comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes. Słowo zawsze jest aktualne, zawsze przychodzi do nas naprawdę bardzo tak precyzyjnie. Pan Bóg zna nasze życie. Pan Bóg to życie planuje. Cały problem polega, żebyśmy to słowo tak też odbierali, żebyśmy to słowo słyszeli, żeby to było to słowo na dziś. Ja zawsze jestem zdumiony, jak Pan Bóg tą historię robi z nami, jak właśnie On planuje to wszystko. Dlaczego dzisiaj dał to słowo? I na ten dzień, który miał być tym dniem pustyni, gdzie Pan Bóg może bardziej niż nawet normalnie, nawet w tych rekolekcjach, że Pan Bóg nam chciał trochę zabrać tej możliwości do mówienia. No i święty Jakub od razu mówi, dlaczego? Bo każdy człowiek winien być chętny do słuchania. A mam nadzieję, że taki dzień jak dzisiaj nam objawia, że bardziej jesteśmy nie skorzy do mówienia, a my jesteśmy skorzy do mówienia, nie? Że Pan Bóg sam, nie wiem, daje nam ten czas nie po to, żeby nas teraz, nie wiem, skasować, żeby nam pokazać, jak jesteśmy beznadziejni, ale żeby choćby wyszło to, nie? Że kurczę, że jestem jak wulkan. No, ten dzień jest dla mnie niewygodny, nie? Że no, chętnie bym pogadała, nie? No, same takie fajne rzeczy mam do powiedzenia. Oczywiście, że żadnych jakichś błahostek, ale nie. Przecież teraz rozmowę życia mam normalnie z siostrą do przeprowadzenia. Nie, że to wszystko w nas jest, nie? Że nie chcemy słuchać, że mamy... Nie? Święty Paweł mówi jako odpowiedź na to, co w nas jest, bo mamy to wszystko na odwrót. Że my jesteśmy... skorzy do mówienia, niechętni do słuchania. Czyli głupi, no bo wiecie, no głupi nie uczy się. No bo jak jestem skory do mówienia, nie skory do słuchania, to nigdy się niczego nie nauczę. Prawda? No bo ciągle tylko opracam się we własnym sosie, bo tylko komunikuję to, co jest we mnie, no ale ciągle ta sama bryja. Nie? Słuchanie jest czymś, co nas ubogaca. Dlatego też w relacji do Pana Boga, prawda? Dlaczego mamy taką przemożną chęć, takie parcie, żeby Pana Boga zagadać? No to, o czym Chrystus mówi, żeby nie być wielomównym na modlitwę. A my no mamy, nie? Jak teraz tego Pana Jezusa przekonać do naszych racji, jak Go urobić, nie? Jakby Pan Bóg nie wiedział tego, nie, że my musimy Pana Boga zagadać. Jak Chrystus mówi, no jak poganie. No bo modlitwa pogańska na tym polega, nie, że Pan Bóg jest tym głuchym i trzeba mu to wszystko powiedzieć, jak krowie na granicy wytłumaczyć, pokazać rację, no i to Pan Bóg się w końcu zmiłuje. Nie, to jest cały ten problem, który my mamy, że my jesteśmy w centrum. Że pierwszy jest człowiek, potem Pan Bóg. To ja, do mnie należy inicjatywa. Ja muszę wyjść do Pana Boga. Ja muszę Mu powiedzieć ja i ja. To chrześcijaństwo jest niesamowite, bo chrześcijaństwo to odwraca. Nie, Bóg jest pierwszy. Ja muszę się otworzyć na to, co Pan Bóg mi chce powiedzieć. Patrzcie, to jest niesamowite już w tej modlitwie Lectio Divina, prawda? Że kiedy przychodzi modlitwa? Oracjo. Jako trzeci krok. Najpierw czytasz, medytujesz, a dopiero potem, jak się tym nasycisz, nasłuchasz się tego słowa, jak ci Pan Bóg to objawi, w końcu w tym medytacją, jak jest to konfrontacja, czyli
to słowo i ja, no to dopiero na którymś tam miejscu jest, że ja mogę odezwać się do Pana Boga. Urobiony przez to słowo. Nie? A nie odwrotnie, że ja muszę tego Pana Boga zagadać, ja muszę Mu wszystko powiedzieć. To jest ta mądrość, która jest tą mądrością Bożą. Nie, ciekawe, że po tym słuchaniu, mówieniu, że święty Jakub mówi, że człowiek powinien być nieskory do gniewu. Jakby chciał to podsumować, bo skoro nie mamy takiej postawy słuchania, nie mówienia, słuchania, to mamy postawę gniewu, czyli przemocy, która w nas jest. Bo nie jest tak, jak ja chcę, nie jest tak, jak ja sobie wyobrażam, nie jest tak, jak chciałbym tego drugiego uformować, czy tego drugiego, czy ostatecznie też Pana Boga. Ja się na tego Pana Boga będę gniewał. Na drugiego też się będę gniewał, nie? Bo nie jestem w stanie go przyjąć, wysłuchać, czyli przyjąć go takim, jakim jest. Będę go musiał tłuc po głowie, żeby był takim, jak ja chcę. I wobec Pana Boga, bo mamy jedno serce, tacy, jacy jesteśmy wobec drugiego, tacy jesteśmy też wobec Pana Boga. Że mam tą samą postawę. Pana Boga też muszę urabiać, Pana Boga też muszę tłuc. Wobec Pana Boga mam te same postawy. Oczywiście to są bardzo w naszej firmie to wszystko jest bardzo takie zawoluowane, nie? Oczywiście takie słodkie, ale ostatecznie o to chodzi, nie? Wiecie, każdy nas kryzys, do to co jest? Gniew na Pana Boga. Jako kobiety, nie? Jak faceta urobić? Może mniej wiecie, ale znając środowisko, nie odzywać się, nie? Karać milczeniem. No to jest cały ten gniew, to jest cała ta przemoc, w którą człowiek wchodzi. I to samo mamy wobec Pana Boga, prawda? Bo kim jest Pan Bóg? No taki duży facet, nie? I duży facet, bardzo duży facet. A definicja faceta babska jest jaka? To jest taka istota, która w momencie, kiedy jest najbardziej potrzebna, to jej nie ma. Nie? To jest facet. No i Pan Bóg jest też taki właśnie. Nie? Wtedy go trzeba. A zawsze było dobrze, nie? A teraz, Panie Boże, o nic Cię nie prosiłam, ale teraz, jak mi trzeba, no to Ty sobie teraz milczysz, nie? To wszystko gdzieś w nas jest, nie? Ten gniew. Ale jak mówi święty Jakub, że ten gniew nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Wypełnia sprawiedliwość tego świata, owszem. Nie, czyli ta sprawiedliwość, która polega na tym, żeby przeciągać linę, kto mocniejszy, że mi się też coś należy, że ja też muszę coś z tego życia mieć i tak dalej. To jest sprawiedliwość tego świata. Oczywiście, że ona nigdy nie będzie sprawiedliwością w tym znaczeniu, że ten, któremu to zabiorę, to zawsze on będzie poszkodowany i on będzie znowu ciągnął wobec mnie. Nie? I mamy co? Mamy spiralę przemocy typu II wojna światowa, prawda? Niemcy, którzy byli upokorzeni i zabrali im po traktacie wersalskim, no to teraz będą słusznie będą podnosić głowę i będą dochodzić swojego. Nie? I to jest ta sprawiedliwość tego świata. Gwałt niesie gwałtem odciska, nie? Znamy to. Natomiast to jest sprawiedliwość Boża, to jest sprawiedliwość krzyża, nie? To jest ta sprawiedliwość, o której słyszeliśmy też rano, nie? Że ten Chrystus, który daje się przybić na krzyż, który nie dochodzi swojego, który wydaje się za nasze grzechy. On, który jedyny sprawiedliwy, jedyny, który miał słuszność, który mógłby zawalczyć tę sprawiedliwość, nie zawalczył. Jego sprawiedliwość to jest Boża sprawiedliwość, najbardziej doskonała i On o nią nie walczył. No to jest, wiecie, to wszystko jest tak wzniosłe, tak odległe od nas, jak sobie tylko to można wyobrazić. Dlatego ta Ewangelia dzisiaj przychodzi też jakoś tak, jako pewna pomoc. Bo to jest Ewangelia bardzo taka mocna Ewangelia, wiecie, cała Ewangelia właściwie została spisywana w kluczu katechumenalnym. To
To znaczy, to były pewne fragmenty, które Kościół spisywał. To nie to, że się chciał tylko spisać historię Chrystusa. Gdyby to chciał zrobić, wiecie, to byśmy mieli encyklopedię rosyjską, nie? Kościół chciał to spisywać, nie? To, co święty Jan powiedział na koniec. Ale gdyby chciał to spisać, to by nie wystarczyło papieru i atramentu na to. I gdyby chciał spisać fragment po fragmencie, co Chrystus powiedział, gdzie był, co robił, 3 lata choćby tego, w takiej wytężonej działalności, gdyby chciał to spisać, to by wyszło 4 takie cienkie Ewangelie? Nie, klucz jest właśnie tym kluczem katechumenalnym, znaczy Kościół jak gdyby to przepatrzył i mówi, to jest dobre, żeby prowadzić Kościół. To są rzeczywistości nie tylko na tą chwilę, które Chrystus zrobił, ale to jest dla Kościoła na zawsze. I to spisał. I to wystarczy. Nie potrzebujemy ani jednego przecinka, ani jednego słowa więcej niż to, co zostało spisane. Ale oczywiście to jest pewna ta droga katechumenalna i potem droga Kościoła, która jest jak każda droga, ma swoje etapy. I o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Tak jak ojcowie Kościoła zawsze rozumieli tę Ewangelię, prawda? Bo to jest jedyna taka dziwna Ewangelia tego leczenia ślepego na raty. Jak mamy jakiekolwiek uzdrowienia ślepców, pamiętacie to, zresztą będziemy mieć chyba jutro, Bartymeusza, słowo i wszystkie te czy u świętego Jana, 9 rozdział, to jest to, Chrystus przychodzi, robi pewien znak, mówi słowo i następuje uzdrowienie. A tutaj nie. Bo święty Marek pokazuje, że dojść do tego widzenia, właściwego widzenia, o którym mówi też święty Jakub w swoim liście, żeby to głębsze widzenie mieć, nie to naturalne, tylko przejrzeć i zapomnieć, tylko to pogłębione widzenie nienaturalne, Boże, widzenie nadprzyrodzone własne, uświęcającej, to jest o wiele mocniejsze i to potrzebuje prowadzenia. Że potrzeba etapów. Katechumenat był pełen etapów. I to jest, wiecie, no wypisz, wymaluj, jak znamy to, co się działo w katechumenacie pierwotnego Kościoła, to jest dokładnie to. Przychodzi niewidomy, czyli niechrześcijanin, człowiek, który nie ma światła Bożego. Przychodzi, zostaje przyprowadzony. On nie przyjdzie sam. Ktoś go musi przyprowadzić. Przyprowadza go Kościół. Ktoś go złowił. Ktoś musiał mu przepowiadać Ewangelię. Nie? Jest ślepy, ale ma pewne pragnienie, żeby przyjść do tego źródła, żeby przyjść do Chrystusa. I jest Kościół, który się wstawia. Prosili, żeby się go dotknął. I teraz co robi Chrystus? Ujmuje niewidomego za rękę i pierwsze co robi, wyprowadza go poza wieś. To jest, nie wiem, tak jak próbuję to zrozumieć, że wyprowadza go poza Betsaidę. On przychodzi do Betsaidy. Betsaida znaczy tyle co dom ryb, dom myślistwa, dom żywności. Bet to jest dom. Czyli jest jakieś miejsce, gdzie on się chce posilić, może posilić, gdzie się posilał, bo prawdopodobnie to jest ten dom, w którym on się czuje dobrze. Sobie wyobraźcie, że to jest ślepy. Ślepy czuje się gdzie? Dobrze. W miejscu, które zna. Ślepi nie żyją w lesie, nie? Żyją w miejscach zamieszkanych. Mają swoje ścieżki, to znają, tam się mogą poruszać. To jest ich dom. I teraz Chrystus paradoksalnie go z tych utartych ścieżek, z tego tak jak żył do tej pory i tak dalej, Chrystus go z tego wyprowadza. Jak dzisiaj nas. Nie? Wyprowadził. To jest też słowo, które Pan Bóg nam daje, nie? Że dał nam ten dzień. Nie wiem, byłyście gdzieś, nie byłyście gdzieś, siedziałyście tutaj. Cokolwiek było, nie? Że,
że Pan Bóg chciał was trochę wyprowadzić, nie? Na tą intymność z sobą. Nie sam na sam. Przeżyłyście tę intymność? Nie sam na sam. Wyprowadził go samego, osobno, poza wieś, poza to, co znamy, poza tym schematem, w którym się świetnie czujemy. Tak jest, bo to jest też nasza formacja. Mówimy o tej formacji katechumenalnej, ale to jest też ta formacja, którą my mamy, prawda? Że my też uczestniczymy w tym pogłębianiu naszej wiary. Rekolekcje dla nas, jako dla osób zakonnych, są zawsze tym takim etapem, takim zwornikiem, prawda? Zazwyczaj jakoś próbujemy się konfrontować. Ten czas wręcz łaski jakiejś naszej formacji, to zazwyczaj jest, nie? Co było od ostatnich rekolekcji, prawda? Jak ten czas minął, że to są takie kamienie milowe dla nas, te rekolekcje. Co było kiedyś, co jest teraz. Jest to właściwy kierunek, dzieje się coś, nie dzieje się coś. Mam więcej intymności z Chrystusem, jestem bardziej otwarta na Jego Słowo. Czy na ile to Słowo jakoś do mnie dociera, a na ile jestem zamknięta na to Słowo. No wiecie, te rekolekcje tutaj mają też ten cel, że poza Słowem nie dostajecie tak naprawdę nic. Nie dostajecie żadnej książki do przeczytania, żadnej, nie wiem, wytycznej, generalnej, czy konstytucji zgromadzenia, czy czegokolwiek. Nie? Dostajecie Słowo. Dużo Słowa. Nie? Jest to coś, co was niesie. Na ile dajemy się Chrystusowi rzeczywiście wyprowadzić poza naszą wieś? Na ile przeżywamy teraz to wyprowadzenie, tą intymność z Chrystusem? I teraz co robi Chrystus? Zwilża mu oczy śliną. Ślina to jest oczywiście słowo. Tak to jest w Biblii przedstawiane, zresztą to jest też to nasze doświadczenie. Nie wiem, może macie to doświadczenie, może nie. Ja już miałem kilkakrotnie tak, zwłaszcza jak jechałem do Krakowa i miałem tam przed Sanhedrynem mówić, że mi po prostu brakowało śliny. I wtedy jesteś nemo. Nie potrafisz mówić, absolutnie, nie? Wyschnie ci w ustach. I słowa nie jest. To jest to moje doświadczenie. Nie byłem w stanie powiedzieć słowa. Dobrze, kleryki mi przyniosły wodę w ampułce. No to jakoś się ratowałem. A tak to było, no, tragedia, nie? Możesz chcieć i nic. Dlatego no, to są te symbole, które Pan Bóg nam daje, żebyśmy rozumieli też ten obraz, tę rzeczywistość. Że to niewidomy oczy mu zwilża śliną. Nie ma widzenia, nie ma właściwego widzenia, nie ma tego widzenia, o którym święty Jakub mówi, tego nadprzyrodzonego. I co tą zasłonę z oczu zrywa, co otwiera to oczy? Ślina, czyli słowo. Nie tak jak w tym rozdziale 9 świętego Jana, że tam Chrystus pluje jeszcze na pył, robi to błoto. Ślina plus ziemia. Czyli Słowo Boże zmieszane z ziemią, czyli z faktami naszego życia, z naszą historią. I to nam rzuca na oczy, nie? I teraz co robi Chrystus? Kładzie na niego ręce. I to było w kościele jak pierwotnym, jak oni to czytali, to było dla nich jasne, nie? Że to jest słowo, które się dawało katechumenom i egzorcyzmy. Nie? Nakładanie rąk za każdym razem, jak były katechezy do katechumenów. Nie bali się tak jak dzisiaj, a Niemcy to już w ogóle, tam nie ma egzorcyzmów, nie ma nic. W Niemczech, wiecie to dobrze, nie ma możliwości egzorcyzmowania. Absolutnie. Po tym wypadku z tą Anna Michelle Ross, tak? No, w każdym razie wiemy, o co chodzi, że nie ma takiej opcji, żeby udzielać egzorcyzmów. Tacy są
urobieni po samą szyję, nie? Niemcy przyjeżdżają do Polski, do Częstochowy i tutaj, jeśli chcą, czy gdziekolwiek, nie? Ale poza Niemcami, nie? Ale to jest, no bo ostatecznie o to demonowi też chodzi, nie? Żeby nie było egzorcyzmu, żeby nie było modlitwy, żeby nie było wyganiania go z człowieka. A Kościół miał to, nie bał się tego, nie? Bo wiedział jedno, że człowiek tu bez Chrystusa jest cały zdemonizowany. To jest oświecenie, nie? Że teraz człowiek jest dobry, tylko są takie warunki, które go czynią trochę może gorszym. Ale generalnie to człowiek jest dobry. Absolutnie nie. To nie jest widzenie Kościoła, to nie jest widzenie religijne, prawda? Że ta kondycja humana jest dotknięta. Człowiek sam z siebie nie jest dobry. I dlatego potrzebuje tego prowadzenia do łaski. Nie? Człowiek sam z siebie na gruncie natury do łaski nie dojdzie. Nie ma takiej szansy. I dlatego też potrzeba, jak prowadzono tych adeptów do chrześcijaństwa, to właściwie na każdej katechezie on otrzymywał też egzorcyzm. Słowo i sakramentalie. Nie? Przychodzi słowo, robi trochę miejsca i należy wywalić tego, który to miejsce zajmuje w człowieku, demona. To jest proces długi i trudny, ale to jest. Nie? I właśnie to, co tutaj jest też powiedziane, ta etapowość w tym procesie uzdrawiania, to jest, czy coś widzisz, przejrzał, nie, że już ma pewne doświadczenie, coś widzi, ale to widzenie jest niepełne. Nie, że potrzebuje następnego kroku, potrzebuje znowu tej inicjatywy, interwencji Chrystusa, nie, że znowu kładzie ręce na jego oczy i potem dopiero zupełnie przejrzał i został uzdrowiony. Teraz widział jasno i wyraźnie. Nie, to jest cały proces od tego wyjścia z tej wsi, nie? Do tego leczenia i ostatecznie posłania. Nie? Odesłał go do domu ze słowami: tylko do wsi nie wstępuj. Ma iść, ma być w drodze. Nie tam, gdzie był, nie ma iść do tej Betsajdy, tylko ma tą Betsajdę ma ominąć to środowisko, gdzie on w tej chwili jakoś żył. Ma swoją misję do spełnienia. No i to jest to, co Pan Bóg też z nami chce robić, nie? Że przyprowadza nas tutaj po to, żeby dawać nam to Słowo, żeby nas z tym Słowem konfrontować, też żebyśmy się z tym Słowem czuli niedobrze. Mam nadzieję, że dla Was może jest za dużo tego Słowa, albo nie tak. Bo to wszystko, wiecie, w nas pracuje, nie? Jestem przekonany, że każda z Was zrobiłaby to lepiej, ułożyła lepszy program dnia i tak to jest, nie? A przynajmniej wprowadziła pewne poprawki, które byłyby lepsze, nie? Może jeszcze generalnie, ale no tak jest, nie? Że no ale Pan Bóg robi to. Dał akurat nie to słowo. Nie o tym. Trudno słowo o oskarżaniu, o odmowie, o sądach z Księgi Liczb, nie? Że nas tym słowem jakoś konfrontuje. Że można było wybrać takie bardziej jakieś wyjściowe fragmenty, nie? A to ciągle narzekanie, ciągle. No ale to jest nasze życie, nie? Myślę, że bliżej nam do tego niż do, nie wiem, przemienienia czy czegokolwiek. No, ale Pan Bóg zna nasze serce i dlatego robi też ten etap z nami, który robi kolejnego oczyszczenia, kolejnego uzdrowienia, kolejnego obłożenia nas tym Słowem i kolejnej misji, którą otrzymamy, nie? Że idź do domu i będziemy odesłani, to już niedługo.
Idź do domu, ale ze słowami nie wstępuj do wsi. I nie wstępuj do tego, co znasz. Ma być jakaś zmiana jakościowa w naszym życiu. Coś ma się dokonać. No, mamy to szczęście, nie? Że nie jesteśmy na wsi. No, pierwsze rekolekcje, które honoratki odprawiają w mieście. Przyjeżdżając do Olsztyna, nie? Zawsze przyjeżdżały na wieś, a po raz pierwszy w historii zgromadzenia przyjechały do miasta. No nie wiem, może nie do was jest to Ewangelia, nie? Nie wstępujcie do wsi, może, nie wiem. Jakoś jest tak, jak jest, nie? Ale jak to mówią, że chłop ze wsi wyjdzie, a wieś chłopa nigdy. Także pewnie i Olsztyn też będzie miał swoje trudności. Nie, bo tylko tym, że nadali rangę miasta, to jeszcze wcale Olsztyn i chłopy z Olsztyna przez to wieśniakami przestać nie byli. No ale jest tak, jak jest. Dobrze.